Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Znak Jonasza jest jednym z najpiękniejszych w Biblii. To jest cud Boga miłosiernego. Tak pisze kardynał Ryś w rozważaniach do Ewangelii świętego Łukasza. By zrozumieć słowa Jezusa, musimy wiedzieć, kim był Jonasz. To prorok, którego Bóg chciał posłać do Niniwitów, czyli do narodu, który dokonał mordu na Izraelitach. Jonasz, słysząc polecenie Boga, zaczął uciekać. Dalszą część historii Jonasza znamy. Został połknięty przez rybę i przebywał w jej wnętrzu, dopóki ta dosłownie nie wypluła go na ląd. Jonasz po tym wydarzeniu, zawołany przez Boga, poszedł i zaczął nawracać wrogów swojego narodu. A Niniwici poszli za nim. Post to czas słuchania głosu Boga i przemiany. Nawet jeżeli sami sobie nie umiemy czegoś wybaczyć, Bóg nam już wybaczył i czeka, aż my wybaczymy innym. Rozejrzyjmy się, może dzisiaj mówi do nas Bóg przez kogoś, kto wydaje nam się być wrogiem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.